Ostatnio na social mediach pojawił się bardzo ciekawy nowy trend. De-influencing. Jest to trend, który jakby jest odwrotnością tego, co widzieliśmy na social mediach przez ostatnie kilka lat. Czyli jest to trend, który skłania nas do tego, abyśmy myśleli nad tym, jak kupujemy rzeczy, czy kosmetyki, czy ubranie, czy cokolwiek innego, po to, aby podejmować faktycznie świadome decyzje, kupować produkty, które będą nam służyć nieco dłużej, a nie tylko jeden sezon. Nieco ostrzej patrzymy na fast fashion, na wprowadzanie co chwilę nowych kolekcji kosmetyków, promowanie tego wszystkiego przez influencerów i wychodzimy po prostu w przeciwną stronę, czyli z influencingu, z tego wpychania nam konsumpcjonizmu, przechodzimy w de-influencing, czyli świadome zakupy. I tak sobie pomyślałam, że to jest dobry moment na to, aby wykorzystać ten trend do tego, żeby porozmawiać z Wami o rzeczach, które są już w mojej szafie jakiś czas, zazwyczaj kilka lat, i mogę Wam powiedzieć trochę więcej o tym, jak te rzeczy po prostu sprawdzają się w ciągu roku, dwóch, trzech, jak wygląda ich jakość, czy coś się z nimi dzieje, tak żebyście mogli sobie podjąć świadomą decyzję. Z cech, które ta torebka ma i które warto brać pod uwagę. Przede wszystkim. Torebka w tym wykończeniu, które ja kupiłam, jest torebką bardzo delikatną. Ja się z tym liczyłam. Ja wiedziałam, że krokodyl byłby bardziej odporny, czyli to wykończenie, takie skóra krokodyla, byłaby bardziej odporna na zarysowania. Więc ja się z tym liczyłam. Nie uważam, żeby to był minus jakiś duży tej torebki, bo jeżeli chcecie torebeczkę, która będzie w takim gładkim wykończeniu, to ona zawsze będzie się rysowała po prostu. Wystarczy, że przypadkiem paznokciem gdzieś przejedziecie albo obetrzecie się torebką o coś i już te rysy zostają. Ja tą torebkę też od razu po otrzymaniu jej zaimpregnowałam ją odpowiednim preparatem do skór, tak żeby ta torebka po prostu dłużej mi służyła. Torebka, jak widzicie, ma dwa paski. Jest to krótszy pasek i dłuższy pasek. Teraz tak. Ja tego krótszego paska praktycznie nie noszę. On jest dla mnie na co dzień niewygodny, dlatego że gdyby zostawić tylko ten krótki pasek i chodzić z tą torebką tak totalnie tylko w ręce, to on jeszcze jest jako taki, wiecie, do przeżycia. Natomiast na co dzień, kiedy ja wybieram bardziej dłuższy pasek, no to ten, jak widzicie, tak sztywno tutaj wisi. On jest na tych troczkach tutaj tak dosyć sztywno umieszczony, więc ten pasek tak wisi dość niewygodnie i do tego, jak chcecie tą torebkę otworzyć, to jeszcze ten pasek tutaj Wam przeszkadza, dlatego ja zazwyczaj ten pasek odpinam. Kolejna sprawa to jest ten pasek długi, który mamy. Ogólnie ta torebka jest bardzo sztywną torebką, to jest mega sztywna torebka, więc ogólnie ona utrzymuje kształt bardzo dobrze, ale przez to, że nie jest w ogóle miękka w żaden sposób, to ona jest niepakowna. Tutaj naprawdę nie zmieści się zbyt wiele, mimo że ta torebka wcale jakaś bardzo mała nie jest. Pasek, który tutaj jest do torebki dołączony, on też jest sztywnym paskiem. Nie jest to taki mięciutki paseczek, który możecie układać bardzo dowolnie. Jest to raczej taki pasek, który wiecznie zachowuje taki kształt pałąkowaty, ponieważ tutaj chyba w środku jakby ten pasek jest obleczony skórą, ale w środku raczej jest chyba jakiś, powiedziałabym, że jakiś karton czy coś takiego, dosłownie tak to... Tak to wygląda. I przez to, że ten pasek jest bardzo sztywny, to on niestety od razu zaczyna wyglądać w taki sposób, że jest cały po prostu pomarszczony. Salutki jest pomarszczony. Dodatkowo przy tym pasku te troczki są tragiczne. Ta torebka potrafi Wam spaść z ramion, dlatego że te troczki się wypinają. I miałam nie jeden raz taką sytuację, że po prostu idąc gdzieś, torebka mi upadała. Ona mi po prostu spadała na chodnik, co jest... no niefajnym doświadczeniem, bo raz, że wszyscy się nawet skapią, dwa, wy jesteście wkurzone, no bo nagle Wam coś spada, trzy, torebka się dodatkowo niszczy, no bo jak ona uderzy w ochodnik, no to pojawiają się dodatkowe zarysowania. Przez to, że jest to też torebka zamknięta tylko na magnes, o czym zaraz Wam powiem, to też łatwo o to, żeby ona w locie się otworzyła, więc nieraz lądowałam po prostu z wszystkimi rzeczami, które miałam w torebce, po prostu na chodniku. A co do samej torebki, słuchajcie, tak jak powiedziałam, po wykończeniu torebki jest podatne na zarysowanie, więc jeżeli chciałybyście, żeby ta torebka posłużyła Wam bardzo długo, żeby nie było widać na niej śladów noszenia, to wybierajcie sobie raczej wykończenie krokodylka, bo tam nie będziecie widziały żadnych zanieceń, żadnych rysów na skórce. Natomiast przy tej torebce, przy takim wykończeniu gładkim, będziecie to widziały. Ja się z tym liczyłam oczywiście, bo wiedziałam, że tak będzie. No ale nie zmienia to faktu, że no widać to, tak? I to widać było od razu, no bo nie...
Nie ma takiej mocy, żeby żadne zarysowanie Wam się nie pojawiło na torebce, bo nawet jeżeli będziecie bardzo dbały o to, żeby nie wbijać paznokci w torebkę i się bardzo delikatnie z nią obchodzić, to wystarczy, że tak jak powiedziałam, wypnie Wam się pasek, torebka po prostu zleci Wam na ziemię i już macie zarysowania na tym modelu. Co do w ogóle wykonania tej torebki, no to nie można powiedzieć, wykonanie jest bardzo dobre, ona jest solidna, nie pojawiły mi się tutaj żadne jakieś takie odklejenia tych zgrzewów tutaj, żadne nici nie wychodzą, szef nie puścił w żadnym miejscu, tutaj jak najbardziej wszystko jest w porządku. Po 2 latach te elementy tutaj takie, nie wiem czy one są pozłacane, wątpię, chociaż może. Po 2 latach te elementy tutaj oczywiście też są troszeczkę powycierane, już zaczęły delikatnie, ta farba tutaj zaczęła schodzić, no ale po 2 latach mnie to nie dziwi. Więc pod tym względem jest w porządku. Natomiast to, co mnie jeszcze bardzo, nie osobiście po prostu w tej torebce męczy i to, co warto mieć też na uwadze przy tej torebce, to jest to, że ta torebka jest zapinana na magnes. I ten magnes jest niestety, ale bardzo, no nie jest za fajnym rozwiązaniem. Czemu? Dlatego, że ten magnes nie trzyma dobrze. Jest wielokrotnie tak, że jak włożycie do torebki trochę więcej rzeczy, to torebka Wam się po prostu nie domknie. Ten magnes będzie odstawał w ten sposób. I nie ma po prostu szansy na to, żebyście wydomknęły tą torebkę. Ta torebka po prostu będzie cały czas w taki sposób po prostu otwarta, bo ona się nie domknie w żaden sposób, bo jak macie torebkę na zamek, to nawet jak wepchniecie w nią czasami troszeczkę więcej rzeczy, to ją jakoś tam domkniecie, a tej torebki nie domkniecie po prostu. Jak tu coś będzie przeszkadzało w domknięciu, nie może nic wystawać jakby ponad granicę tej torebki tutaj, bo jej po prostu nie domkniecie, tak? Będzie ona odstawała cały czas i nie ma opcji, żeby ją po prostu domknąć na siłę w żaden sposób. Kolejna sprawa, zobaczcie. Te magnesy są poodbijane tutaj i to też nie jest tak, że te magnesy mi się poodbijały tutaj po 2 latach, tylko one od samego początku, jak zaczęłam je używać, to te magnesy były widoczne. Że jak Wy macie tą torebkę założoną w ten sposób i jesteście na zakupach, pakujecie coś, zakupy na przykład, chcecie wyciągnąć rzeczy z torebki i nie daj Boże macie w tej torebce tutaj z tyłu, tej na zameczek tu, wsadzoną kartę czy cokolwiek innego, czy banknoty, no cokolwiek, tak? Dostanie się ręką do tej kieszeni tutaj, jakby tu macie powkładane jakiś telefon, okulary, cokolwiek, to graniczy z cudem, bo tu jest tak ciasno, bo ta torebka tak ciasno tutaj przylega do ciała i ona jest taka sztywna, że raz wy musicie się naszarpać w ogóle, żeby otworzyć tą torebkę na tyle szeroko, żeby tam wsadzić łapy. No jedną ręką nie ma szans, nie? Żeby otworzyć w ogóle tą torebkę, bo będziecie po prostu tutaj się szarpać z tym, żeby w ogóle cokolwiek z tej torebki wyciągnąć, więc ale nie kupiłabym jej. To jest najmniej ulubiona przeze mnie torebka, leży przez większość czasu w szafie. Zazwyczaj noszę ją właśnie tylko do ciemnych stylizacji, gdzie ona mi po prostu pasuje, a nie mam żadnego innego zamiennika. Albo wiem, że jak na przykład mam taki tydzień czy 2 tygodnie, gdzie nie będę po prostu pędem biegać gdzieś załatwiać jakieś sprawy, tylko gdzieś wyjdę na kawkę, herbatkę czy na pocztę, to ją ubieram, bo wiem, że ona nie będzie mnie wtedy denerwowała. Gdzie wiem, że to nie będzie torebka, nie jest mi potrzebna najwygodniejsza torebka, która mam w szafie, tylko taka torebka, która jest po prostu okej. I okej. Aha, i jeszcze to, co jeżeli chodzi o ten model, dokładnie to wykończenie gładkie, wszystkie paluchy widać od razu. Jakby ta torebka jest wiecznie brudna. Ja ją umyłam, wyczyściłam, zaimpregnowałam jeszcze przed nagraniami, żeby ona wyglądała schludnie, solidnie, ale wystarczy, że ją złapiecie w ten sposób i tu już są paluchy, nie? Nie daj Boże, macie coś na palcach, to zaraz to już widzę, że ta torebka jest z powrotem brudna. Więc wszystkie paluszki widać, jak Was drażnią takie rzeczy, widać gdzieś paluchy. Nie to wykończenie, naprawdę, nie to wykończenie. Może gdybym wzięła inne wykończenie tej torebki, to nie byłabym taka... To nie wkurzałoby mnie to, że na przykład widzę tutaj paluszki na niej, albo ten pasek wyglądałby zupełnie inaczej. Ale no z kolei ten krokodylek nie podobał mi się tak bardzo, jak to gładkie wykończenie. Ale no pasek moim zdaniem jest naprawdę fatalny. Więc jeżeli kupujecie tą torebkę, to no, pomyślcie sobie, czy nie lepiej tego łańcuszka kupić. Chociaż też słyszałam o tym, że ten łańcuszek lubi się niszczyć, bo on się po prostu wyciera. Więc no, coś za coś. Nie ma rzeczy bez wad. Ale mam nadzieję, że wyjaśniłam Wam kilka rzeczy i będziecie po prostu dokonywały jeszcze bardziej świadomego zakupu. Także buziaki, pa pa!